chociaż nie słyszałem. Przestraszyłem się babci. Przestraszyłem się Barbie. Teraz mi zabrakło słów po prostu. Dzisiaj upadnę jako człowiek, ale nie bez powodu, ponieważ ostatnio było pewne wyzwanie, w którym to miałem pokonać Granny w okolicach 5 minut. Oczywiście mi się nie udało, a co za tym idzie, jest kara. Karą jest spotkanie z tą przepiękną kobietą, a dokładniej mówiąc, dzisiaj zagramy sobie w Granny w wersji Barbie. Ale wiecie, jak się coś nie udaje, to trzeba ponieść karę. A może przypomnieć się o 50/20, goleń się na łyso. No dajcie jeszcze troszkę czasu moim zakolom, to wyjdzie naturalnie wtedy. To powiedział, że się poddałem, a może ja codziennie trenuję. Może wrócę jak Naruto po paru latach, wyjdzie kolejnych 5 nowych FNAF-ów, a ja dalej będę ćwiczył 50/20. W każdym razie mam dla was pewną propozycję. Jako że dzisiaj gramy w dosyć nietypowy sposób w Granny, nie jest to jakaś specjalna wersja, ale jest mocno zbugowana, więc będziemy się dzisiaj pewnie dobrze bawić na tych błędach. Słuchajcie, dobijacie do 15 tysięcy łap w górę i nagrywam dla was podróbki Granny. A dzisiejszy film, błagam, nie bierzcie go na poważnie. Błagam, nie róbcie tego. Ja mam dzisiaj dosyć specyficzny głos, ponieważ wczoraj cały dzień byłem w klimatyzowanym pomieszczeniu, z którego wyszedłem nagle na gorąc i wtedy moje gardło powiedziało: gościu, koniec. A jeszcze bardziej was zdziwię, ten film ma sponsora. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Rise of Kingdoms. Jest to popularna mobilna gra strategiczna z elementami MOBA, która na całym świecie zgromadziła już ponad 100 milionów graczy. I jest to prawie tyle, ile obecnie wnosi populacja Egiptu, który stał się obok m.in. Rzymu, Francji czy Arabii 13 nacją dostępną w Rise of Kingdoms. W Rise of Kingdoms wybierasz jedną z 13 dostępnych nacji, musisz jednak się zastanowić, która z nich będzie najbardziej odpowiadała twojemu stylowi gry, ponieważ każda ma unikalne bonusy, które można wykorzystać do zdobycia przewagi nad innymi. Na przykład Egipcjanie mają bonusy do budowy oraz ataku łuczników, a w przewodzeniu waszą armią pomogą dowódcy tacy jak Imhotep oraz Tutmos III. Możecie zarządzać swoim państwem, zwiększać jego siłę, ale nie tylko poprzez pokojowe rozwiązania. Musicie dążyć do dominacji w okolicy, w przeciwnym razie ktoś może wykorzystać waszą słabość i zająć wasze miejsce. Walki toczone są w czasie rzeczywistym na gigantycznej mapie o różnorodnym terenie. Przemieszczaj swoją armię i atakuj innych, by zdobyć wpływy i respekt na dzielni. Tylko uważajcie, nie toczcie wojny samotnie. Od tego są sojusze, żeby sobie wzajemnie pomagać, szczególnie gdy zagrożenie czeka tuż za murem. A jeżeli jesteście fanami gigantycznych bitew, to w Rise of Kingdoms możecie walczyć 30 na 30 na mapie Ark of Osiris, która jest inspirowana starożytnym Egiptem. Każda cywilizacja ma swoich unikalnych dowódców, bazujących na postaciach historycznych. Na przykład w nowo dodanym starożytnym Egipcie dostępna jest Kleopatra, jako istniejący legendarny dowódca w Rise of Kingdoms. Jest idealną zbieraczką i jest dobra w leczeniu sojuszników. Możecie wesprzeć mój kanał, rejestrując się z linku, który macie w opisie pod filmem, bądź z kodu QR, który właśnie widzicie w tym miejscu i otrzymacie specjalny bonus, który również w tym momencie widzicie na ekranie. Z warunkiem oczywiście, że również użyjecie tego kodu. Wracając jednak do gry, spróbujmy przejść to w 100% na poważnie. Na hardzie, myślę, że na hardzie. Darker mode tutaj nie działa, więc tu nawet nie ma sensu go włączać. A chciałem go włączyć, bo wszedłem na chwilę do gry zobaczyć, czy ten darker mode działa. Niestety nie działa, jest tylko zbugowana tekstura tego darker modu, nie ma takiej, wiecie, blendy. Ale w tym momencie rozpoczynamy. A ja mam głos, jakbym miał nie wiadomo jakiego kasa. A uwierzcie mi, to wszystko przez klimę. Ale wybór jest jasny, kiedy mamy nagrywać w 40 stopniach, a w 23. Dwa dni poświęcenia Kataru. Wow, moment, ale bym teraz zapomniał. Oczywiście gramy na hardzie, nie pamiętam kompletnie, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o babulkę w wersji bardzo poddenerwowanej. Jest część do shotguna. Oczywiście postaram się nie używać dzisiaj shotguna, bo nie wiem nawet na jakiej wersji gramy, jakie do zakończenia możemy uzyskać. Standardowo idę... Nie standardowo. Zawsze standardowo szedłem do kuchni zobaczyć, jaki mamy, jak to się mówi, spawn. Bateria. Nie pamiętam kompletnie, do czego była bateria w tej grze, ale myślę, że zostawię mój piękny wazon w tym miejscu i wezmę to ze sobą, bo to było do czegoś z endingu. Coś trzeba było tutaj gdzieś to włączyć, do jakiegoś pilota może to było, nie pamiętam. Ale jeżeli chodzi o samą tą teksturę, to nie wygląda to tak tragicznie, jak myślałem. Jeszcze musimy zobaczyć, jak wygląda Granny oczywiście. Problem jednak jest taki, że ja ją zagrowałem nie w to miejsce, w które chciałem, ale ona i tak zaraz wyszła w kompletnie innym kierunku. W ogóle zobaczcie, jaka ładna kostka, znaczy kostka, jakie ładne kamienie tutaj na dole są. Jeszcze raz i to dropniemy. Ja tak podświadomie idę w miejsce, w którym myślę, że tego się używało. Ale do końca nie pamiętam, czy dobrze myślę. Bo mi się wydaje, że to było gdzieś tutaj. Że gdzieś tutaj... O, jest! Tak, to było tutaj. Pyk. Ej. Sekundka.
Kodziku nie ma? Poszła zobaczyć, skąd nagle się wzięła bateria, której szukała tyle czasu. Jeszcze spędzę tutaj z 2 dni i może w końcu odnajdziemy ten pilot, który zaginął 2 miesiące temu. Okej, więc tutaj się pojawia nasz pierwszy problem. Babcia się zmęczyła. Nie wiem, czy ona do mnie idzie. Ja się nie wychylam, nie kuśmy losu, tak, ale na pewno była bardzo zmęczona, jak widzieliśmy po tym wszystkim. Bardzo. Dobra, a może poszła wyżej? Chociaż nie słyszałem. Przestraszyłem się babci wersji gra. Aż mi zabrakło słów po prostu. Przestraszyłem się Barbie. Ja myślałem, że ona pójdzie na górę, że wiecie, że ona się tak zaguje na schodach i będą miał szansę uciec na dół. Ale to kompletnie nie było tak, jak przewidziałem. Dobra, tak, oczywiście musimy wyjść z tego domu. Musimy go opuścić. Bierzemy ze sobą to. Dropniemy sobie tutaj w dół, przejdziemy sobie tędy. Będziemy i tak dropili często te rzeczy na dół, aż ona postanowi tam na zawsze zamieszkać w tej piwnicy. Co prawda to mnie porwało, ja powinienem mieszkać w piwnicy, ale znacie zasady. O! Młotek! Szczerze wam powiem, tego młotka to ja bym w życiu nie zauważył. Nie powinienem iść non stop prosto. Ja przegram. O! Nie ma jej za... Nie maj za mną. No to pięknie. A jeszcze sobie tutaj zejdź. To już będzie fenomenalnie, bo my będziemy w tym momencie w stanie już część tych drzwi otworzyć. Znaczy, pewną część tych drzwi. Bo ona powinna teraz tam iść, nie? Na drugą stronę, bo chyba usłyszała 2 razy, że coś tam się stało. A czy my młotka potrzebowaliśmy do czegoś jeszcze? Nie do końca pamiętam, ale czas zrobić sobie wycieczkę na dwór. I przy okazji jeszcze jedno miejsce. Ponieważ musimy zejść tutaj. Trzeba być dosyć ostrożnym. A! No to może być problem? Czy my jesteśmy w takim dziwnym akwarium? Tu potrzebujemy klucza. Oj nie. Nie, nie usłyszała tego, okej. Okay, to... Ej, ej, ej! Dlaczego? Co jest? Ono zawsze szła za nami. A ty... Byłem w takiej pułapce, że już by się nic nie dało zrobić, no bo nadal tak naprawdę nic bym nie zrobił. Przegram granie w wersji Barbie. Nie, to jest akurat... To jest bardzo zła rzecz. To jest tragedia. Tylko to jest chyba ten moment, w którym ona do nas będzie speedrunować na górę. Tak, coś czułem. My spróbujemy przejść może tędy. Ja nawet na Moment, sekundka, to ja wszystko odsunąłem, nie? Slendrina chyba nie dawała w tej wersji niczego, co byłoby mi potrzebne. Ale ten misiek sam w sobie jest tak zbugowany, że aż żal byłoby go nie wziąć ze sobą do niektórych miejsc, bo on na pewno będzie agrował ją. Wtedy to już jesteśmy wtedy 100% pewni tego, że on ją w jakiś sposób zagruje. Jako, że ona będzie teraz tam, mam nadzieję, bo ona jest tak zbugowana, że nigdy nie wiadomo, co się zaraz może wydarzyć. To zobaczymy sobie, co jest na przykład tu i tu. Playhouse key na pewno nam się przyda. Nie wiem, czy ona mi otworzyła tam tych drzwi, które chciałem, żeby otworzyła. Okej. Okay. Nie wiadomo, gdzie ona może teraz być naprawdę. Granicie może usłyszeć. No, jest to nowość. Tej karteczki raczej nie potrzebujemy. No, nie chciałem, żeby to hałasowało. Niestety, zahałasowało. Myślałem, że ona tutaj stoi, ale na szczęście nie. To jest część do shotguna. Wiecie co? Złożyłbym go. Głównie dlatego, że mamy do niego prawie wszystkie części. No, prawie.
I chciałbym zobaczyć, czy ten shotgun będzie miał jakieś dodatkowe efekty. Tak na poważnie. No tak, potrzebujemy jeszcze kolby. Lufę mamy. Fuck. Nie mam wyboru, muszę iść tędy. A może to i dobrze, bo ona zejdzie na sam dół, o ile się nie zbaguje nigdzie po drodze, i my będziemy mieli wtedy okazję do tego, żeby ten playhouse ogarnąć. Cały czas mam wrażenie, że ona tam stoi czy coś, no bo jest tak dziwnie zrobione. Ale tu chyba nic nie ma. Zląkłem się. Melon? Nie ma melona. Co to jest? Kolba do shotguna. Parę potrzebnych rzeczy już mamy. To teraz tak, najpierw ją zagrujemy na dwór, zejdziemy na dół, damy tą kolbę z shotguna, następnie ją albo lepiej, teraz z dworu ją zagrujemy na to pomieszczenie obok, żebym miał czas na to, aby pójść po lufę, wtedy będziemy mogli ją na chwilę wyłączyć i praktycznie już wygram grę, bo będę mógł dojść do każdego miejsca, które jest mi potrzebne, nie? Tutaj. Idolo. To teraz Granny będzie tutaj szła i ja w tym czasie, kiedy ona będzie tam szła, dam sobie kolbę, a po tym jak dam kolbę, będę miał czas, zanim ona wróci, żeby dać tutaj lufę. Perfekcyjnie. Tylko który ending robimy? Znaczy, na razie robię wszystko, co tylko mi wpadnie w ręce. Bo ja ogólnie potrzebowałbym tych nożyc. To jest to? To jest to? Nie wiem, które ona drzwi znowu otwiera, naprawdę. Zawołamy ją od razu na dół, żeby tutaj przyszła. Gdyż mamy dla niej prezent. A to w ogóle dało się otworzyć, nie? Jasne, że tak. Shotgun już jest. Którym się strzelało? Dobra. Nie ma tekstury na strzelanie. Ona gdzieś chodzi. Najgorzej. Wyceluje tak. Chociaż nie. Nie wiem, czy to jest urpalan. Nie wiem, co ona otwiera. Drzwi z zewnątrz. Ja je w ogóle nie. Znaczy, słyszę ją, ale gdzie? Granny? Dobra, mamy kodzik, to też dobrze. Babciu, ja ci muszę pomóc chyba wyjść. Nie wiem, gdzie ona jest. Wydaje mi się, że jest tutaj. Ja! Pięknie, pięknie, babciu. Kurczę, ja bym ją tutaj mógł zostawić i bym to wygrał, ale... Aha, dobra, jak ona to otworzy, to ja tego nie mogę otworzyć, super. Nie wiem nawet, na ile jej tutaj nie będzie, ale mam klucz do samochodu i jest mi potrzebny, niestety. A dlaczego niestety? No, no, z pewnego ważnego względu. A mianowicie... sprawa wygląda tak... że jak to się mówi, w nim może coś być, co nam się ułoży, nie? Znaczy ułoży. No cała ta układanka będzie pełna. Będzie, kiedy my to znajdziemy. Czy my gdzieś po drodze amunicję mamy tutaj? Na pewno była chyba tu gdzieś. Dziadek gdzieś zostawił tą amunicję. O, jest, pięknie. Korzystaj się tutaj nie zrespiła. Chyba odżyła gdzieś. Nie wiem, ile jej nie będzie. Nie wiem, gdzie ona jest, więc na razie nie ryzykuję chodzenia z shotgunem, bo to jest po prostu marnowanie czasu. My sobie wyskoczymy tutaj. Użyjemy tego. I zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Bo nie wiem, na ile jej teraz nie będzie. To jest najgorsze w tym wszystkim. Bo my potrzebujemy, no teoretycznie już nie potrzebujemy klucza do zbrojowni, bo mamy shotguna. I tak naprawdę mógłbym po prostu... Nawet tak zrobię. Gdzie ja rzuciłem tego shotguna? Ja potrzebuję się pokręta. Patrzcie, pyk. Pięknie poleciał. Potrzebujemy go na zewnątrz i na dole. Chyba tak było. Bo tutaj coś jeszcze było, nie? Jak dobrze kojarzę. Jest? Nie, nie ma tego tutaj. Kurczę, ale mam teraz schiza małego, bo coś tutaj było i nie pamiętam. Co, jakiś włącznik tutaj był. Może Extra Lox? Albo inna wersja. Zawsze mogło być. Wiecie co, od razu sobie ten kodzik wpiszę. I zaraz idę jej szukać, bo już mnie denerwuje jej brak. Dobra, potrzebujemy jeszcze palki i master key. I tylko tych nożyczek. Więc będzie fajnie. Tylko wiecie co? Ja gdzieś tutaj, o. Nie, to jest kod. Go nie potrzebuję. Jednej rzeczy nie mam, która się przyda bardzo. A mianowicie nie mam jednego itemka. Załadujmy to i przejdźmy się w poszukiwaniu. No bo dropnę sobie to na razie, bo i tak nie ma sensu. Muszę iść na dół. Akurat mamy klucz do sejfu i pokażę wam jeden trik, jeżeli to będzie to, o czym myślę. Bo jeżeli tam będą mnożyce, to można to bardzo fajnie rozwiązać. Nie używając nawet klucza do sejfu, ale muszę dać, bo one tam są. Bo widzicie, tutaj można coś znaleźć, nie? I tak, gdybym zauważył je, to bym mógł je wyjąć. Bo tam jest taka szpara, która nam pozwala na wyjęcie tych nożyc. A granie chyba umarła już na wieki wieków. Jeszcze jedno miejsce, które musimy użyć tych nożyc, jest właśnie na górze. I on chyba tam się zrespiła, tak mi się wydaje. Albo i nie? Nie ma jej nigdzie. I tu jaki klucz mamy? Tu mamy padlock key, to fajnie. Potrzebujemy jeszcze mastera. Wiecie co, szukam jej już naprawdę długo. O, jest to, czego szukałem, więc tak naprawdę można już stąd wychodzić. Bo nie wiem, gdzie ona jest, serio. Byłem na strychu, byłem w piwnicy, byłem przy samochodzie. Nigdzie jej nie widzę. Skrzywdziłem się, grając w tą wersję, ale mamy Master Key i już więcej tutaj nie musimy wracać. Mam nadzieję, że uznajecie tą karę, mimo tego, że granie nie było, ale zginąłem parę razy i nieświadomie usunąłem ją z gry. Nie, już, koniec, finito. Do widzenia. Jak tutaj to będzie wyglądało, jestem ciekaw, na tej kascence, czy to będzie kascenka stara z Granny, czy będzie black screen? Chyba będzie black screen, ponieważ samej Granny niestety tutaj nie ma, myślałem, że też to będzie podrobione. Ale chyba tu był ten moment, kiedy ona mnie wciągnęła z powrotem, bo nie było true endingu. Mogłem go zrobić, ale to już by nie było to samo bez niej, która by mnie goniła. Mam nadzieję, że się spodobało, że wam poprawiłem dzień tym, że ja grałem w tą grę i prawie mi wypaliło oczy od tych tekstur. Bo szczerze powiedziawszy, normalnie nie oceniam, wiecie, tego, że ktoś ma dany gust czy coś, ale jestem ciekaw, jak to jest żyć właśnie w takim bardzo pstrokatym domu. Tak na jeden dzień bym się w takim domu zamknął. I sam jestem ciekaw, jakby to wpłynęło na moją psychikę. Wiem, że sam mieszkam tutaj, no mam burdel w moim studio, ale to jest chaos kontrolowany. Do zobaczenia kolejnym razem, pół i cześć.